Siemano, cześć i czołem, majstre i majsterki. Jeżeli stoisz przed trudnym wyborem, jaką szlifierkę mimośrodową kupić, chciałbym, żebyście zobaczyli sobie dzisiaj ten film, który może pozwoli dokonać wyboru. Czy idziemy w kierunku bardzo tanich szlifierek mimośrodowych do kupienia w Lidlach, Biedronkach, bądź innych marketach spożywczych, ale też i nie tylko, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć szczerze, nie tylko te sklepy ze spożywką oferują nam tanie szlifierki, czasami za tanie. Czy idziemy jednak w sprzęt, że tak powiem, troszkę lepszy, ale również budżetowy? Szlifierki mimośrodowe możemy podzielić na kilka grup. Ja skupię się dzisiaj konkretnie na dwóch grupach. Będzie to grupa taniej się nie da i grupa, która stara się wejść na nasz polski rynek i oferują czasami w dobrej cenie, można powiedzieć, prawie full wypas. Na naszym rynku majsterkowiczowskim, że tak to nazwę, zapanowała ostatnio moda na narzędzia akumulatorowe, bądź jak to mój kolega dobry powiedział, bateryjne. To bo tak z takim lekkim przekąsem gdzieś tam powiedziane, ale jest w tym dużo prawdy. Musicie sobie zadać pytanie, czy chcecie iść w stronę narzędzi akumulatorowych i czy one są Wam potrzebne w Waszym warsztacie. Dlaczego o tym wspominam? Bo to nie jest ta grupa, o której będę ogólnie mówił. Jeżeli siedzicie w warsztacie i jeżeli pracujecie w warsztacie i chcecie zająć się Waszymi pracami, to zakładam, że macie dostęp do zasilania sieciowego, więc tutaj w tym momencie... Aha, miałem mówić do kamery. Przepraszam, Kuba, ale mówię teraz do kamery, tylko że tu jest taki monitor mały i mnie wkurza. I cały czas na niego patrzę, czy ja dobrze wyszedłem, czy mam fryzury na prawo poczesane. Dobra, wracając do rzeczy. Narzędzia sieciowe i narzędzia akumulatorowe. Ja wychodzę z założenia takiego, że jeżeli narzędzie akumulatorowe ma być, to niech one będzie, niech to będzie tylko wkrętarka. Resztę spokojnie możemy sobie dać radę z narzędziami sieciowymi. To dla majsterkowicza, podejrzewam, w większej części nie jest potrzebne. Chyba że ktoś sobie ewidentnie zażyczy, że chce mieć pełną gamę jednej marki elektronarzędzi i tu skupi się tylko na wersji akumulatorowej. Tak jak wspominałem wcześniej, mamy narzędzia typu prawie za darmo. Czym te narzędzia różnią się od narzędzi takich troszkę lepszych, z lepszym wyposażeniem, z lepszymi opcjami? Już Wam pokazuję. Mam tutaj taką najtańszą szlifierkę mimośrodową, którą kupiłem jako pierwsze moje elektronarzędzie, jeżeli chodzi o mimośrodówki. I ta szlifierka, oprócz tego, że ma przełącznik załącz, wyłącz, bądź włącz, wyłącz, nie ma kompletnie żadnych opcji. Podłączenie do odkurzacza jest, stopa jest i nic oprócz tego. I teraz najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że oglądając filmy z różnych recenzji, z różnych kolegów, youtuberów, majsterkowiczów, doszedłem naprawdę do wniosku, że nie warto inwestować w te najtańsze narzędzia. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie ma żadnej kultury pracy, a z czasem wyjdzie nam bokiem właśnie te nasze, nie wiem, oszczędność, te nasze sknerstwo. I ta maszyna u mnie pracowała 8 miesięcy i powiem Wam szczerze, że to było 8 miesięcy niewiedzy, bo to była moja pierwsza szlifierka. Dlaczego 8 miesięcy niewiedzy? Tanie komponenty, które są do tej szlifierki wsadzone, spowodowały to, że w bardzo krótkim czasie zatarło się łożysko w stopie, w tej kręcącej stopie. I teraz zobaczcie, co się dzieje z tą szlifierką, jak ja ją próbuję przyłożyć do materiału. Kto kumaty, to będzie wiedział, co to jest za pseudomarka i z jakiego marketu ona pochodzi. A specjalnie pozaklejałem tutaj, żeby nie było jakiejś reklamy, antyreklamy, żeby żadne firmy się nie poobrażały. Tutaj nie chodzi o prezentację danej marki, tylko chodzi o jakość maszyny.
Jak widzicie, maszynę już mam tutaj przygotowaną i teraz zwróćcie uwagę, po uruchomieniu maszyny talerz wchodzi mi na bardzo wysokie obroty. Przy tych tanich maszynach, co najciekawsze, przy tej konkretnie, ja zauważyłem, że to było od dnia zakupu. Moja niewiedza kiedyś tam spowodowała to, że ja to przyjąłem jako normę, że tak ma po prostu być. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Jeszcze raz. No właśnie, tanie szlifierki mimośrodowe mają taki ciekawy numer. Zauważyłem to na kilku kanałach, gdzie panowie recenzowali szlifierki głównie z Parkside'a. I to było bez znaczenia, czy to była akumulatorowa, czy to była również sieciowa. Po przyłożeniu do materiału taka szlifierka wpada nam w takie mocne wibracje. I żeby tą szlifierkę poprawnie uruchomić, trzeba zrobić tak. Ale po uruchomieniu i przykładowo chcecie zmienić miejsce z prawej na lewo, bo załóżmy macie coś wyciętego i nie ma co szlifować, trzeba fizycznie ją oderwać i przełożyć, dzieje się już tak. I teraz wyobraźcie sobie, że kupujecie sobie taką szlifierkę, żona wam zleciła zrobienie stołu, blatu ładnego i macie już blat ładnie wyszlifowany, wystrugany, przeszlifowany i cacy, cacy i lecicie z ostatnim szlifem przed nakładaniem wosku, oleju bądź innego cuda. Co w tej szlifierce się dzieje? Łożysko, które tutaj jest na stopie, one się zaczyna zacierać. I w tym momencie talerz, ta stopa nasza, wchodzi na wysokie obroty. I wiecie co, szkoda gadać w ogóle w temacie takich maszyn. Dajcie sobie naprawdę spokój. A teraz wam pokażę drugą budżetówkę, którą właśnie tu widzicie. Tu widzicie, również jest zaklejona, żeby wam nie sugerować, co macie kupić. Okazuje się, że ten mój drugi sprzęt również jest sprzętem mocno budżetowym, bo jest on z marketu budowlanego zakupiony, ale można czasami wyrwać jakieś tam perełki. Perełki, nie perełki. Dla majsterkowicza w zupełności wystarczy. I tutaj prośba do wszystkich profesjonalistów. Jeżeli chcecie napisać jakiś komentarz, to bardzo bym prosił o komentarz, który będzie konstruktywny i będzie miał sens. A nie, że do dupy te maszyny wszystkie takie, nie. Nie, one nie są wszystkie do dupy, tylko wy kupując maszyny na firmę, w tym momencie nie kupicie maszyny budżetowej, choćby ze względu na to, że jeżeli sami przy tym pracujecie, to chcecie mieć po pierwsze mega komfort pracy, koszta liczone w firmę. Ta maszyna ma u was pracować cały dzień i ma pracować wydajnie. To się nie dotyczy jednak majsterkowiczów. Oczywiście można podzielić również kategorię majsterkowicza na majsterkowicza z Knerę, to ja, i majsterkowicza z zasobnym portfelem. To pewnie ty tam siedzisz, jeden, drugi, trzeci. Dobra, opuśćcie te ręce. Jest też kilku takich, którzy uwielbiają mieć w swoim parku maszynowym bardzo dobre maszyny. Nic mi do tego, wasza brocha, wasze wydane pieniądze. I teraz tak, to jest budżetówka, ale taka troszkę bardziej bogata budżetówka. Co ona ma? Najciekawsze jest to, że ma również załącz i wyłącz, ale również oprócz tego ma pokrętło z regulacją, płynną regulacją obrotów.
Nie wspominamy tutaj o marce, tylko wspominamy tutaj o tym, jaka różnica jest między jedną a drugą maszyną. I teraz sobie zobaczcie, jak działa ta druga budżetówka, która próbuje się wkupić w nasze łaski na naszym polskim rynku. Całkiem fajnie pomyślana rączka, która pozwala na dosyć ciekawe uchwycenie maszyny, wygodne, całą ręką i nie przeszkadza to praktycznie w niczym. Ręka się nie męczy i najciekawsze jest z tego wszystkiego to, że po tej maszynie, po 4-5 minutach szlifowania miałem już mrówki w rękach. Tutaj ta maszyna pozwala mi na dosyć długą pracę i tutaj nie ma tego efektu tańczenia stopy po materiale. Żeby Wam to udowodnić, bądź przedstawić, pokazać, mamy tutaj obroty na maksa. Załączam. Kamera poskakała. Mogliście zauważyć, że maszyna sobie robi lekko w prawo i w lewo. Podejrzewam, że tutaj jest to spowodowane tym, albo jest troszkę krzywo osadzone łożysko w stopie, albo sama stopa jest lekko krzywa. Moja szlifierka ostatnio się troszkę napracowała, dlatego ja jej też nie czyszczę, bo jestem jeszcze przed czyszczeniem innych drzwi z mieszkania. I tutaj ta szlifierka, powiem Wam szczerze, że ona pracuje w pyłach z farb. Żadnego problemu. Zobaczcie. Podsumowanie tego mojego gadania. Mam nadzieję, że komuś pomogłem rozwiać jakieś tam wątpliwości. A jeżeli nie, zostaw komentarz pod filmem z zapytaniem. Postaram się odpowiedzieć na to, jeżeli będę tylko potrafił. Powiem Wam szczerze, że zastanawiałem się też, czy rozbierać tą maszynę, żeby Wam pokazać, jak wygląda w środku stopa, ale mógłbym rozebrać tylko tą, a tej niestety nie, bo jest jeszcze na gwarancji, więc tutaj w tym momencie nie będę tego rozbierał, chyba że się spieprzy, ale jak na razie widzę, że jest całkiem w porządku. Zadacie mi pytanie, no tak, ale mówisz, że musi mieć obroty. Parkside'owa również ma obroty. Ma, ale przejrzyjcie sobie kanały, na których są recenzje właśnie szlifierek mimośrodowych z Parkside'a i zobaczcie sobie, jak chłopaki przykładają maszynę do stołu. Tam ewidentnie czegoś brakuje, tylko i wyłącznie jakości. Powiedziałem na samym początku, że podzieliłem to na dwie kategorie. Najtańsza maszyna, bez niczego, w sumie suma summarum wychodzi, że ona wcale taka tania nie jest. Ta maszyna, niecałą stówę, ale ona tutaj kompletnie nic nie ma. Ona nie potrafi się kulturalnie zachować na materiale obrabianym i w tym momencie dupa. A dlaczego ta maszyna jest niewiele droższa od tej i ona się tak nie zachowuje? Bo trzeba się wkupić w nasze łaski, żebyśmy my, jako prezenterzy różnych naszych narzędzi, którymi pracujemy, mogli Wam coś przedstawić, a później stosunkowo, stopniowo dźwigać cenę. Tylko że oni też zaczynają przeginać w dalszych częściach, bo schodzą z jakości. Ta sama sytuacja była z Parkside'em
i na samym początku pierwsze partie narzędzi, które wychodziły, były w miarę ok. A im bliżej dzisiejszego dnia, tym narzędzia, bo firma Parkside widzi, że my zachwalamy, że jest popyt, że jest zainteresowanie filmami, można zejść z ceny, a ludzie i tak to kupią, a później się okazuje, że to gdzieś leży po kątach, jest zepsute. Tak jak ta maszyna. To nie jest Parkside, ale wylądowała pod stołem, leży. Może ją kiedyś rozbiorę i zrobię z niej bulbulator albo inne badziewie. Dobra. Tak jak mówiłem, jeżeli macie ochotę na jakiś szczegółowy film z rozbierania tej maszyny, żeby wam pokazać, co jest w środku, pokaż Kotku, co masz w środku, nie ma problemu. A jeżeli nie, no to nic nie piszcie i też będzie cacy. Dobra, ja mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Pozdro majstry i majsterki. Nara. Bez pitolenia.